Tutaj mamy zestaw do transportu ładunków ponadnormatywnych, ponadwymiarowych, gabarytowych, który na pierwszy rzut oka widać wyróżnia się tutaj oznaczeniami pojazdu i tutaj sygnały świetlne, błyskowe, potocznie zwane koguty i taka tablica, która oznajmia nam, że wieziemy ładunek ponadnormatywny, konwoj exceptionnel, czy tam oversize load. Taka tablica koloru żółtego z czarnymi napisami, która w tym przypadku, jak widać, jest zasłonięta. A zasłonięta jest dlatego, że mamy taką naczepę. Dzięki temu, że ten ładunek się uniósł po skosie, udało nam się zmieścić w tych właśnie wymiarach, obrysach pojazdu, czyli szerokości 2,5 metra. I nie musimy się stosować do wszelakich przepisów transportu ponadnormatywnego, czy stosować zezwoleń na przejazd i tak dalej. Dzięki właśnie takiej naczepie. To jest taka platforma, na którą się kładzie w poziomie, tak jak tutaj położone są plastry stali. Spina się je mocnymi łańcuchami. I po uniesieniu mieścimy się w wymiarach, można jechać. Tu mamy plastry bodajże 3,40, gdzieś tak około szerokości. Położone, wsparte tutaj takimi słupkami, żeby mogły się oprzeć na nich i w ten sposób to transportujemy. Naczepa taka oczywiście również posiada dodatkowe wyposażenie, dzięki któremu można oznaczyć pojazd przy transporcie ładunków ponad 2,5 metra, gdy wystają poza obrys pojazdu. Wysuwa się takie tablice ostrzegawcze. Tutaj mamy obrysóweczki świecące. Tutaj dodatkowo wtyczka na sygnały świetlne. I w ten sposób oznaczony pojazd dopiero może kontynuować podróż. Gaśnica prewencyjnie. Duże koła. Skrzynka na wyposażenie. Tutaj mamy właśnie sygnały świetlne i takie różne inne szpeje. Tam przy ciągniku jest druga skrzynka, tym razem metalowa, na takie cięższe przedmioty, jak łańcuchy, które są chyba w transporcie ładunków ponadnormatywnych, w szczególności stali, chyba takim podstawowym środkiem zabezpieczania ładunków. I kolejna tablica z tyłu, tym razem. I tutaj ta platforma, oprócz tego, że można na niej coś położyć, takiego płaskiego, jak te płyty stalowe, może również transportować kontenery. Kontenery, jeśli się tylko zmieścimy w odpowiedniej wysokości, można na niej ustawić dwie dwudziestki, czyli dwa kontenery 20-stopowe, bądź też jeden 40-stopowy. Tutaj z tyłu oczywiście również oznaczenie ładunków ponadnormatywnych i również zasłonięte, bo jak widać tutaj doskonale się mieścimy w obrysie ciężarówki. Cała ta platforma unoszona jest tutaj siłownikami, które są oczywiście hydrauliczne. Żaden układ pneumatyczny by tego nie udźwignął. Hydrauliczne układy są bardzo dobre, ciężkie, może nieporęczne, ale chyba najlepsze do podnoszenia największych ciężarów i do obarczania najcięższymi pracami. Stan można je spotkać w koparkach i tak dalej. I tu widzimy tak jakby normalnie ramę naczepy, z której uniosła się właśnie ta platforma. Skrzyneczka, podstawowa skrzyneczka, która się pojawia praktycznie w każdej naczepie, czyli regulacja wysokości zawieszenia, sterowanie hamulcami. Tutaj kierowca sobie rzucił maty, jak widać, na te nadkola. Także fajnie sobie to wymyślił, spiął sobie tutaj
gumami, wszystko fajnie mu pracuje. Jak widać, dodatkowo zabezpieczone jest tutaj te siłowniki. Ta platforma jest zabezpieczona dodatkowo takimi słupkami. Także ten ciężar nie spoczywa tylko na siłownikach. Jest również tutaj zabezpieczony. Tak jak wcześniej wspomniałem, siłowniki i układ hydrauliczny, czyli musimy mieć zbiornik z płynem, czyli z olejem bardzo często do napełniania właśnie tego układu. Transport właśnie takich ładunków, jak tutaj mamy na tej naczepie, wymaga bardzo często połowa może ładunku wymaga zabezpieczania ich. Nadawca może sobie zażądać, aby okryć mu towar. Dlatego mamy tutaj plandeki, które się rozciąga w przypadku właśnie konieczności zabezpieczenia ładunku przed wilgocią. Kolejna tablica, podobnie jak i z tamtej strony. Tu widać nogi, normalnie podpory, normalnie tak jak w każdej naczepie. I co tu jeszcze mamy? Tu jeszcze warto wejrzeć. Zaciągnik. Mamy bezpiecznik. Bezpiecznik właśnie zasilania do naczepy. Tu mamy wtyczki. Jedną wtyczkę i dwie tutaj. I łączymy się tu kablem. Dzięki temu zasilamy naczepę i zasilamy tamtą paczkę, w której znajduje się kompresor. Sprężarka do podniesienia właśnie tej całej platformy. Zaraz tam zaglądniemy, ale najpierw skończymy tutaj. Mamy dwie wtyczki, ponieważ jedna jest na 12, a druga na 24V, bo są różne naczepy i właśnie różne mają zasilania te układy, które się w nich znajdują. Tu normalne połączenia, takie jak w standardowych naczepach, a tu mamy jeszcze włącznik obrysówek, czyli jak wysuwamy sobie te tablice, zapalamy sobie obrysóweczki i wtedy się zaświecają. Tu już byliśmy, powiedziałem, bezpiecznik. I teraz zaglądniemy jeszcze sobie do tej skrzyneczki. Jak to tam wygląda? No i tu mamy sprężarkę, tam jest schowana, elektryczna, sterowana również z pilota, jak widać antenka, pilot jest w ciągniku, kierowca może sobie tam gdzieś oglądać, czy się tam mu już mieści, już mu wystarczy unosić tej blachy i z daleka może określić bardziej tą sytuację. Tu jest właśnie panel do podnoszenia w górę i w dół. Ciśnienie robocze. I co? Prosta konstrukcja. Hydraulika, ciśnienie i w górę. Jeszcze sobie wejdę do środka. Jak już komplet, to komplet będzie. No to w środku, jak w środku, jak praktycznie w każdym ciągniku, przybywa nam niewiele przycisków, właściwie tylko tutaj światła błyskowe i co tu więcej, praktycznie to co w każdym pojeździe, oczywiście zezwolenia i tak dalej, papiery, dokumentacja, bo to przecież nie tylko będziemy się zawsze mieścić w tych 2,5 metra.